odstraszanie.pl. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzisiaj przedstawię Państwu ogrodowy, ultradźwiękowy odstraszacz kotów brytyjskiej firmy STV. Odstraszacz posiada wbudowaną fotokomórkę, która wykrywa ruch w odległości do 12 metrów i w zakresie 80 stopni, co zapewnia skuteczną ochronę terenu około 100 metrów kwadratowych. Po wykryciu ruchu urządzenie emituje ultradźwięki, niesłyszalne dla ludzi, ale słyszalne i bardzo nieprzyjemne dla zwierząt i w ten sposób skutecznie je odstraszające. Teraz pokażę Państwu, w jaki sposób odstraszacz należy zainstalować oraz przygotować do pracy. Odstraszacz STV606 zasilany jest dwiema bateriami 9-woltowymi tego typu. W środku znajdziemy komorę na baterię. Wyciągamy z niej dwa kabelki. Podłączamy baterię. I umieszczamy je w komorze. Zamykamy wieczko. W tym momencie urządzenie jest już gotowe do pracy. Jak widać, pod spodem urządzenia znajdziemy włącznik, a także gniazdo na opcjonalny adapter zasilania, który również dostępny jest na naszej stronie internetowej. Uruchamiamy urządzenie, przełączając je w tryb on. I w tym momencie odstraszacz wydaje taki sygnał, informując nas o tym, że działa. Po wykryciu ruchu przez fotokomórkę zacznie wydawać z siebie ultradźwięki. Spróbujemy je tutaj przedstawić. Słychać takie pstrykanie. Dźwięki te w normalnych okolicznościach, przy normalnym hałasie życia codziennego są dla ludzi praktycznie niesłyszalne. Natomiast zwierzęta odbierają je jako bardzo nieprzyjemny hałas. Co za tym idzie, bardzo skutecznie są w ten sposób odstraszane. Zatem po zainstalowaniu baterii bądź podłączeniu adaptera upewniamy się, że urządzenie jest włączone, po czym zamykamy je tą dodatkową klapką. Przy czym w momencie, kiedy korzystamy z adaptera, możemy sobie wyciągnąć kabel przez ten otwór. Kolejnym krokiem będzie montaż urządzenia, którego możemy dokonać na dwa sposoby. Albo z wykorzystaniem śrubki i kołeczka dołączonych w zestawie, oraz z wykorzystaniem tego otworu na tyle urządzenia. W tym wypadku odstraszacz instalujemy na ogrodzeniu, na płocie, na wysokości około 30-40 cm nad ziemią, tak aby fotokomórka skutecznie wykrywała na tej wysokości ruch kotów. Innym sposobem montażu urządzenia jest montaż w ziemi za pomocą tych dwóch plastikowych elementów, które najpierw łączymy ze sobą, a następnie umieszczamy w urządzeniu. Tutaj mamy taki otwór. Tak przygotowaną konstrukcję możemy już umieścić w ziemi. Tę końcówkę wbijamy w grunt mniej więcej do tej wysokości. Odstraszacz STV606 posiada atest IP44, co oznacza, że jest odporny na warunki atmosferyczne i można go stosować na zewnątrz bez obawy o zamoknięcie. Jeden zestaw baterii powinien wystarczyć na około 3-4 miesiące pracy urządzenia, w zależności od intensywności jego użytkowania. Dziękuję ślicznie za uwagę, zapraszam do oglądania innych filmów na naszym kanale, do subskrybowania kanału, a także do zapoznania się z pełną ofertą naszego sklepu internetowego. Profesjonalne odstraszanie zwierząt. www.odstraszanie.pl